Skocznia narciarska imienia Małysza to popularny cel wycieczek turystów przyjeżdżających do Wisły. Teraz powstała jej miniatura. To 70 tysięcy klocków Lego. W projekt zaangażowanych było 7 osób, które pracowały nad nim 3 miesiące. Magda Sincewicz. 6 miejsc w Europie, 10 lat doświadczenia i ponad 25 milionów klocków. Tak w wielkim skrócie wygląda historia wystawy modeli z Lego, która właśnie dotarła do Wisły. Mamy tutaj kilkaset metrów ekspozycji, mamy kilkadziesiąt makiet, to wszystko jest zbudowane z około 2 milionów klocków. Nasza rola polega na tym, że budujemy z klocków rzeczy niecodzienne, przede wszystkim autorskie. Czyli to nie jest tak, że u nas na wystawie ogląda się takie rzeczy, które można sobie kupić w formie zestawów w sklepie. Bo organizatorom chodzi o to, by prócz zabawy edukować. Zanim jednak tak się stanie, trzeba wpaść na pomysł, potem zaprojektować daną rzecz i ją zbudować. Najważniejsze jest to, by zwiedzający widzieli w tym odzwierciedlenie rzeczy z życia codziennego. Jest dużo stanowisk, na których można układać wszystko, co się chce, więc każdy coś tutaj znajdzie dla siebie. I starszy, i młodszy, bo wystawa ma na celu łączyć pokolenia i przenieść ich do miłych wspomnień z przeszłości. Dla mnie klocki Lego to jest dzieciństwo moich dzieci, bo wcześniej nie było klocków u nas. Natomiast no to jest super. Przypominam sobie po prostu, jak oni budowali, jak im pomagałam budować. No a teraz obserwuję wnuka. On ma taką wyobraźnię, że to jest niesamowite. Go rozwija bardzo. Także no i te klocki się nie niszczą. Mamy klocki od samego początku. Od samego początku w wystawie przyglądają się również władze miasta. Wierzą, że wpisze się ona w krajobraz Wisły. Raz, że to miejsce niesamowitą też jest niesamowitym uzupełnieniem całej tej oferty turystycznej w Wiśle. Sposobem na spędzenie chociażby tej niepogody tutaj w tym budynku, no ale też właśnie takim magnesem, takim elementem, który zachęca do tego, żeby pójść w tą przestrzeń wiślańską. Wśród 7 cudów Wisły znajdziemy m.in. Zamek Prezydencki czy Pałacyk Myśliwski. No i najważniejszy obiekt, 8 cud, czyli słynną skocznia Adama Małysza. Jest to przyjemne wrażenie, żeby zobaczyć, jak to wygląda w innej postaci, a tym bardziej dla mnie to jest ciekawe, bo jak Państwo wiecie, zbliża się remont kapitalny tej skoczni. Oczywiście według projektów ma to wyglądać tak samo jak poprzednio, ale to zawsze jest takie sentymentalne wspomnienie, jak to kiedyś było. Jak to będzie w przyszłości, tego nie wiadomo, bo oferta wciąż nie jest rozstrzygnięta, a do daty zawodów Pucharu Świata coraz mniej czasu. Te mają odbyć się w Wiśle już 14 stycznia przyszłego roku. Remont jeszcze nawet się nie rozpoczął.